Siemka, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do Dziwnowa i idąc za ciosem, skoro ostatnio byłam w rodzinie Widmo, to teraz odwiedzę rodziny Papuszka. Z tego względu, że obie rodziny łączy postać Nerwusa, czyli syna zmarłej, choć nie do końca zmarłej, ale no powiedzmy, ponieważ jest na czarno-biało u Nerwuska, no... drzewku genealogicznym, ale to dalej wisi. Creepy. Tutaj wczytywałam tą parcelę, to przypomniałam sobie, że przecież Lucjan Papuszka ma siostrę. Ma siorę, dokładnie. I jaką? Ernestynę. O Jezu, myślałam, że ona jest Estera, a to jest Ernestyna. Istnieje takie w ogóle imię jak Ernestyna. I ją też można osiedlić, jest jak najbardziej grywalna. Więc bym po prostu w kolejnym rzucie szła do Ernestyny jedynak, żeby taka logiczna całość spinała to całe otoczenie. No dobrze, więc mamy taki jakby punkt zaczepienia. Pokrótce przedstawię tą całą rodzinę, zważywszy na ich naprawdę niekorzystne, szpetne ryjki. Rzadko kiedykolwiek tutaj zaglądałam, ponieważ głównie grałam w Simsy, będąc dzieckiem. I ta rodzina jakoś nigdy mnie nie przekonywała, żeby ją spenetrować. O, ten Maryj, taki wkurwiony byczek. No, Nerwus też nie jest najbardziej wyględny, aczkolwiek porównując go z Lucjanem, no to naprawdę z Nerwusa jest przystojniak. Natomiast Cecylia się strasznie wycwaniła, bo swój największy mankament stara się przykryć pod okularami, bo tego nie widać, ale ma takie małe, świdrujące, dziwne oczka. I no, pewnie każdy z was zna, ale tak w gwoli formalności przedstawię ogółem historię tej rodziny, mianowicie Lucjan i Cecylia są małżeństwem i adoptowali Nerwusa po to, żeby przeprowadzać na nim jakieś eksperymenty. Mają tutaj w domu mnóstwo jakichś takich dziwnych urządzeń, no i po prostu zrobili sobie z tego gościa takiego totalnego króliczka doświadczalnego. No bo nie wiem, bo ja bym się spodziewała tego, że jeżeli ktoś jest wykorzystywany w celach sadystycznych w tym przypadku, to raczej chyba za swoimi oprawcami by nie przepadał. Aczkolwiek no on ma takie w miarę poprawne stosunki ze swoimi, nie wiem, przybranymi rodzicami, aczkolwiek to chyba nie jest nigdzie potwierdzone, że go adoptowali. On bynajmniej nie ma takich wspomnień. Oni też nie mają takich wspomnień, żeby adoptowali jakieś dziecko. Więc to jest wszystko tak umowne. Ale wiecie, po co jest to tak umowne, żeby po prostu z drzewka mu nie zginęła ta oliwka. Więc no takie troszeczkę to jest już na wstępie odpychające, no bo jeżeli mamy tutaj do czynienia z czymś takim smutnym i żmudnym, jak no specyficzna przemoc rodzinna, nie wiem jak to nazwać, no tak bynajmniej czekajcie, tutaj zajrzyjmy sobie może do pięknych, cudownych, ślicznych obrazków. Widzimy, że Lucjan od maleńkości przejawiał cechy psychopatyczne i że jego wdzianko rośnie razem z nim, ponieważ ma praktycznie taki sam serdaczek z jeansami jak dzisiaj. Kurde, to zdjęcie jest mało wyraźne, ale tak jakby nie miał zmasakrowanego ryja wcześniej. Tylko tak jakby później mu się to zrobiło. I tutaj widzę, że Lucjan jest zazdrosny o swoją lasię. Ale jak widać, wygrał, wygrał. Tylko nie wiem, kim jest ten tajemniczy facecik. Nie wiadomo, nie wiadomo. To już przynajmniej wiemy najprawdopodobniej, dlaczego go nie ma. No bo Lucjan wyzbył się konkurencji. A no, zgadłam, zgadłam. O, mamy tutaj Jackę Kowal, Cecylię, to jest chyba Waldek, Kamasz i Leszek. No normalnie cała śmietanka, można by było rzec. Tutaj sobie plotkują, taki trochę Nerwus jakby obsrany był przed tymi drzwiami, tak jakby się trochę spodziewał, co go tutaj czeka. A oni sobie tak po prostu pitolą, że o, taki niewyględny chłopczyk do nas przyjdzie. Ale tak z czego rozumieć te dwa ostatnie zdjęcia, to tak jakby bardziej... takim trybikiem do eksperymentowania jest Cecylia wbrew pozorom zamiast Lucjana, bo ona sama gada pierwsza, że no to dawaj tego Nerwusa pod jakąś tam maszynę i potem tutaj ona eksperymentuje, a on się tylko przygląda. A to jednak Cecylia jest chyba tą gorszą. Strasznie z nią coś się zniechalo. Cecylia pragnie awansu, dbaj, żeby wychodziła do pracy w dobrym nastroju, a może jej wysiłek się opłaci. Dzięki Simsem, dzięki. Po raz kolejny mi naprawdę pomagacie. Trochę nie wiem, jak tą rodzinę ugryźć.
No i takie podpowiedzi tym bardziej mi nie pomagają, bo wiem, że widzę już po aspiracji, że Cecylia jest łasą na hajs pindą, więc no z góry mogę przypuszczać, że ona będzie chciała awansować. To nie jest żadne odkrycie, a dodatkowo jeszcze ma potrzebnych przyjaciół i ma wszystko wykoksane, jeżeli chodzi o awans. Potrzebowała sprzątanie, logikę oraz technikę, no i twórca gry zadbał o to, żeby ona sobie to nabiła, więc naprawdę totalnie nie kumam sensu tej karty wydarzeń. On jest z kolei wynalazcą, potrzebuje gotowania i sprzątania, żeby awansować. Myślę, że to by nie był problem. Aczkolwiek zastanawiam się nad simologią. Może coś mi simologia podpowie na ten temat. Lucian z pewnością zdobędzie rozgłos, na jaki zasługuje, kiedy tylko udoskonali swój najnowszy wynalazek. Tymczasem próbuje dla rozrywki skonstruować reaktor jądrowy z urządzeń domowych. Więc tutaj mamy takiego sobie wesołego twórcę bomby atomowej. Ona z kolei, Cecylia, zna 238 sposobów zmuszenia kogoś do krzyku, a żaden z nich nie jest przyjemny. W wolnym czasie zajmuje się wypychaniem zwierząt i kolekcjonowaniem wieszaków do pła... Można by było powiedzieć, że Lucian, no, ale w porównaniu do swojej żony to on jest naprawdę normalny kolo, bo ona zna 238 sposobów do zmuszenia kogoś do krzyku i żaden z nich nie jest przyjemny. To rozumiem, że wbrew pozorom ona jest głównym oprawcą biednego Nerwusa. A Nerwus z kolei co tam chce? Jego hobby to bezustanne mruganie oczami i wykrzywianie twarzy. Aha. Czyli on po prostu przyzwyczaił się już, że ktoś go traktuje prądem. Nawet podchodzi do tego z lajcikiem, bo mówi, że to jego hobby. Okej. Widzę, że oni tutaj wszyscy mają jakąś skopaną osobowość. Bo on w sumie niczego nie ma, tylko jest aktywny, więc tak jakby miał takie ADHD. A oni z kolei nie są ani zrzędliwi, ani uprzejmi. Ani poważni, ani lekkoduszni. I taka jeszcze malutka dygresja na koniec przed tym, jak puszczę play. Patrząc na Luciana, to chyba przed tym całym w nawiasie adoptowaniem Nerwusa, to chyba sam na sobie robił jakieś eksperymenty, bo naprawdę strasznie dziwnie wygląda. Ale jego siostra jest naprawdę ładna, więc no nie wiem. Albo rodzice kłamali, albo on naprawdę sobie zrobił krzywdę w którymś momencie życia. Okej, to jak zwykle nie mamy nic pomocnego od twórców. Lucian to on tam sobie robi z dupereli inne duperele i w sumie ma wszystkich gdzieś, bo on sam gdzieś tam dziubie w swojej kanciapie. To dlatego weźmy sobie Cecylię. W sumie większość tych rzeczy to ja tak słabo kojarzę, bo rzadko w ogóle korzystam z rzeczy, które są nagrodami, jeżeli chodzi o pracę. Jedynie tylko to dobrze kojarzę, ale moim zdaniem kod Max Motifs o wiele lepiej działa. Jest niezawodny i naprawdę super skuteczny. To nie wiem totalnie, co to jest. I pobierz umiejętność od... Nerwus ma jakieś w ogóle umiejętności. Tak mi się zdawało, że jest taki niekochany. Lucian. Aha. Nie awansujesz, mordo, tym sposobem. No, punkt techniki ci znikł. Fajnie. Cudownie po prostu. No świetnie, no. Najlepsze rozpoczęcie rozgrywki. Co ty chcesz od niego? Kłóć się. A, czyli jednak się nie lubicie, czy się lubicie, czy się nie lubicie, czy się lubicie. On woli ptaszki. Nerwus, chodź tutaj, na nauki. Na nauki doktora Mengele. No trudno, powiem szczerze, bo Oliwką wykonałam telefon przed jej śmiercią do Nerwusa i chciałam też Nerwusa dzięki temu wprowadzić do Ofelii, żeby miał jakiś normalny, powiedzmy, bo tak sobie dłużej myśląc o domu Ofelii i Oliwki, to wcale nieprawda, żeby miał normalny dom, no bo przecież ona tam ma jeden wielki cmentarz, no ale chociażby tam się nikt nad nim nie wyżywał. A skoro on uznał, że w sumie lubi to... I nie chciał wtedy do niej przyjść i ją osrał. W takim układzie on tutaj zostaje. Trudno. Jesteś wolny. Ale to tylko na chwilę. Poczekaj, Nerwusku, jakie ty masz w ogóle pragnienia? Super bohater. Jest słodko. Powiedz, że ty chcesz być naukowcem. Nie, projektant giera, jesteś naukowcem. Ordyna. A to jej pasi. A co on tak stoi, jak widły w gnoju?
A, bo miałam poszukać pracy. Dobra, przydaje się na coś w tej chałupie. Aha, no tak zapomniałam, że lokaj wcale nie pozbędzie się robali, tylko się wycwani i sobie kogoś wynajmie, nie? Kurde, pomimo, że to jest w jego gestii utrzymywać porządek. Zważywszy na to, czyim jesteś dzieckiem, jaką masz madykę, jakiego masz ojca, to i tak jesteś skazany na wieczne cierpienie. Ale chociaż śmierć będzie dla ciebie na wózku czymś wyjątkowym, bo tak jak każdy myśli o śmierci w sposób, no, przerażający i się boją, to dla ciebie to jest coś ekstra, bo się spotkasz ze swoim tatą. Więc może celowo nie boisz się tych różnych dziwnych rzeczy, które teoretycznie ciebie tutaj spotykają, bo wiesz, że i tak w końcowym rozrachunku i tak masz przewagę, bo jak potem się staremu poskarży, że oni się nade mną znęcali, no to co? No to oczywiście mroczny kosiarz im zrobi wieczne piekło. Cwaniaczku ty, no. Nerwus woli chłopców. No i rzeczywiście, tak jakby był gejem, bo preferencje względem płci kobiet minus 10, no, w sumie mężczyzn to też tak, no, dupy nie urywa. Chociaż może to w sumie dobrze. Prostacki humor. Ale ma zero, więc tak jakby wolał facetów. Głęboko się zastanawiam, czy nie zrobić Lucjanowi oraz Cecylii dziecka, ale troszeczkę się boję, ponieważ kiedyś coś takiego zrobiłam i było takie. Chyba, że po prostu może Lucjan by sobie sam urodził dziecko, bo przecież on jest tym zafascynowany wiedzą. A i tak myślę, że dziecko urodzone przez kosmiczne siły będzie 100 razy ładniejsze niż ta mieszanka genów jak Lucjan i Cecylia. Macie tutaj w ogóle jakiś ten teleskop? Macie? No to może taka delikatna sugestia, że jak chcesz im strzelić dziecko, to od razu nie hamuj się, zrób z kosmitą. Możemy zaryzykować. To znaczy zaryzykować. Jak on ma pragnienie zdobywania wiedzy i mu siekne te perki, nagrody, aspiracji, no to tak czy owak, to wcale nie jest żadne ryzyko. Na pewno go porwą kosmici. Chciałam powiedzieć kosmity. Jezu, jesteś po prostu beznadziejny. Czy to w ogóle coś potrafisz? Teraz na pewno, o nie, teraz na pewno mu się nie uda, bo ma z sobą aspiracje. Ale w sumie ty tak chyba nie miałeś żadnych punktów, więc o tyle dobrze, o tyle masz przewagę nad innymi. Ale ty masz ogólnie przewagę nad wszystkimi, ponieważ twoim starym jest śmierć. Razwij kosmitów, zobaczymy. Może się nie uda jakimś cudem. O. Dobra, może to jakiś znak. Może twoja żona specjalnie tylko po to przyszła, żeby ci powiedzieć nie. Nie, nie dawaj się penetrować, UFO, weź ty mnie spenetruj. Pamiętam, Za późno. jeśuzy. Kłaś! Kłaśny! Lokaj ma fajną umiejętność, bo on może podać obiad z gotowych dań. Normalny sim tego nie potrafi. Podaj obiad, a on to w ogóle nic nie potrafi, bo jest w kosmosie. A, tak właśnie chciałam z ciekawości sprawdzić, że może jednak to jest taka adopcja utajona, że niby nie widać w drzewku, niby nie widać w wspomnieniach, ale nie, jest tutaj pocałuj. Zdradzić Lucjanka razem z jego obiektem testowym. Ej, a tak w ogóle przyjrzyj mu się. Nie, me. O Jezu, nie te. Te. Oczarowywuj. Skorzystajmy z tego, że mój mąż jest gdzieś w ogóle piźnięty. Gdzieś pomiędzy drogą mleczną, a jakąś tam inną drogą w kosmosie. Nie! Nerwusku. Ale może twoje preferencje do kobiet się zmieniły dzięki temu. Dlaczego ci się zmniejszyły do facetów? Halo? 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 Nerwusku. Masz małą zabawę. Kurde. Kolejny dom, który się boryka z podobnym problemem jak setki innych w Simsach dwójce. Masz kanapę, a przed nim telewizor? Nie! Mam kominek. Już wracam. Ah!
Krótko się nacieszyliście tą absencją, ponieważ on już wrócił. He's back! To będzie pretekst, żeby nasz romans znowu wziąć i podciągnąć. Tylko ciekawe, czy cię UFO drugi raz zechce. W sumie patrząc na twoją gębę, to dziwne, że oni nie uznali, że ty jesteś jednym z nich. Aż małe towarzycho. To wiem, jak ci już je naprawić, hehe. Hehe. Odpręż się. Odpręż się w trybie natychmiastowym. Ej, wy macie zauroczenie? Nie. No to teoretycznie chyba nie powinieneś być zazdrosny o to, że on cimci-rimci z Cecylią. On sam nie może cimci-rimci z Cecylią. Co jest z wami? No popieść go po tym ryju durnym. Poszukaj pracy, może będzie ten agent ochrony. Agent? Tutaj co jest? A on ci przyszedł wpierdzielić. Ha, 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 ha. W każdym otoczeniu w Simsach musi się trafić taka jedna menda. Dobra, spełnię twoje gromkie marzenie. Wezwij kosmitów, leć i nie wracaj. Okej, mordo. O, lokaj. Potrzebujesz małej zachęty pieniężnej, żeby ruszyć dupę. No do pracy idzie? A i tak nie pójdzie, bo pożar, hehe. Co tu się pali? Może się sfajczysz? Ej, to byłoby ciekawe. O, idzie. Może tu się sfajczy, nie? Kurde, tyle znaków dostałeś od Boga. Co to za ploteczki plotu, nie? O Waldemarze, ładnie to tak. I co tam niby mu się stało? Nie wiadomo. O nie, zepsułam cię, ponieważ jesteś bardziej hetero niż homo. Minus 4 względem mężczyzn, względem kobiet minus 2. O nie. O nie. O nie. Do kiedy jestem cieć w pracy? Do 19 aż. O kurde, namiętnie już może. O tak, razem jak takie zakochane gołąbeczki, weźcie i ucieknijcie przed tym, jak on wróci z pracy i się wkurzy, że zostanie sam w tym pierdolniku. Chociaż znając jego dziwne podejście do świata, to może się ucieszy, że ma więcej, kurde, przestrzeni, żeby być jeszcze lepszym wynalazcą. Już możesz ją wyściskać. Ło, 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 ło. Ej, dobra, bo zaraz wracę z roboty, szybko przed nim. Pierdolajcie! Poszukaj domu dla siebie. Go, 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 go. Kurde. Nerwus. Nara, mordo. Ciekawe, kto dzwoni. Ta stara baba. A dawaj może z tą starą babą. Wy się przyjaźnicie, jeszcze macie chemię. Zaproś ją na randkę. Dom. Taka mała zemsta na Cecylii za to, że ona wybyła nie wiadomo gdzie. Mam nadzieję, że ciebie podniecają ciężarni mężczyźni. Do moich czasów! Dobra, powitają. Flirtuj. Słodkie słówka. O nie, wolała cię. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Co ja robię z życiem tych biednych Simów? Bądź takim właśnie egoistą totalnym. Zrób tylko dla siebie szamę. Jestem z ciebie dumna. Co chcesz? Jak chcesz spać, to weź śpij mi dupy, nie zawracaj. No widzisz, jednak chyba nie jesteś w jej typie za bardzo. No, tylko ci daję takiego buziaczka. Za jej czasów to mężczyźni chodzili do wojska, a nie zachodzili w ciąże. O, a Waldemara dziwaka? To by było fajnie. Dwóch ciężarnych razem na randce. Ja nie mam na to ochoty. Ale w sumie nie mam na to ochoty. Nie brzmi typu spierdalaj. Tylko po prostu jest w złym humorze. Weź może zadzwoń do niego, pociesz go. Okej, więc it's a prank, Nerwus. Tak naprawdę nigdzie stąd nie wyjedziemy. Cecylia tak specjalnie zrobiła, tak cię omotała tylko dlatego, żeby ci serduszko złamać.
i żeby potem przeprowadzać na tobie jeszcze więcej eksperymentów, żeby wybić ci te głupoty z głowy. No dobra, więc w takim układzie musimy iść szybko do... jak on miał? Lucjan, podejdź tu. Ty też chcę podejść. Małżeństwo, dziecko, zaręczyny. Upokorzyć musisz teraz nerwuska i pokazać mu, że naprawdę wybrałaś swojego męża. Pocałuj gorąco. Jemu się aspiracja popsuła. Pieprz, pieprz. Nerwus to konspirant jednak, bo oni przejść nie mogą przez niego. To jest wszystko ukartowane. ...238 sposobów na krzyk. I żaden nie jest przyjemny. Prawda, Cecilio? Prawda? Czy ty możesz coś z nim zrobić? O, możesz, walczę, atakuj. Dobra, spoko. No dobra, szybciej, nerwus. Rusz tą dupę. Dobra, pokaż, kto tu rządzi. Ciekawe, kto to wygra. Pewnie w sumie ani ty nie masz kondycji, ani on. To może być ciekawe. Dobra, sponio. Oto mi ho. Oto mi ho w tej głupocie. Tylko, że to jest teraz na tyle idiotyczne, że on musiałby poprosić... Nie, ona by musiała mu zaproponować nauczanie. Dobra, potraktuj go prundem. Nie? Ja wiedziałam, to teraz nie będzie takie proste. No i dupa. Jak oni mogą jeszcze na nim eksperymentować? A pewnie też ta Lucjana jest wkurzony. No, no i teraz tak jakby się zgadzało, jeżeli chodzi o zamysł twórców, że można teraz po tych związkach pomyśleć, że on jest przetrzymywany tutaj wbrew swojej woli, coś tam mu robią jakieś kuku. Po prostu idź się wypłakać do łóżeczka swojego piwnicznego. Lucjan ogółem jest w szoku. Bo on... Ale na szczęście i tak nikt nie brał na poważnie jego zalotów. Ani ta stara baba, ani tym bardziej Waldemar Dziwak, więc to będzie jego słodka tajemnica i nikt, żaden nigdy się o tym nie dowie. Żaden. No i tak, taki sobie dziwny odcinek. Dobra. To by było na tyle. Kończę. Pa! Aha, i w sumie można nadmienić to, że ten cały romans z Nerwusem to była tak jakby część eksperymentu Cecylii. Taki nowy, innowacyjny eksperyment.